Hej, zapraszam Was dzisiaj w ramach luzu na kanale na unboxing z Cult Beauty. Dlaczego tam zamówiłam? To jest w ogóle jakaś taka drogeria online z Anglii. Tak mi się wydaje, że tam mają swoją siedzibę gdzieś tam w UK. Zamówiłam tam dlatego, że daliście mi cynk pod filmem z kosmetykami z ludzką keratyną i w ogóle pod filmem o keratynie, że właśnie w Cult Beauty można sobie zamówić i że dodatkowo mieli taki tydzień czy coś z darmową dostawą do Polski i tam minus 15% i nie wiem, czy ta promocja dalej obowiązuje, ale no zajrzeć sobie tam możecie. To była jakaś taka czasowa promocja, że oni tam chyba robią na każdy kraj po prostu jakiś czas. No i w tej drogerii sobie zamówiłam przeróżne dziwne rzeczy, wydałam miliony monet, moje serce cebulaka płacze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Wam nie pokazać. Już to troszeczkę rozbebeszyłam, to było jeszcze w takiej ładnej czarnej bibułce, ale już sobie wypakowałam, żeby sobie przypomnieć, co ja tam zamówiłam, wiecie, bo jak to jest, tak? Ale przyszło dość szybko, myślę, że tam ponad... Kiedy ja ten film o keratynie tego samego dnia kupiłam, to tyle szło, tam z tydzień. No, więc co zamówiłam? O, oczywiście po pierwsze, no to te produkty z tą ludzką keratyną i to są te z firmy Virtue. I zamówiłam sobie jakiś szampon i jakąś odżywkę. I już Wam mówię, szampon to jest jakiś tam recovery shampoo, czyli jakiś tam regenerujący, a odżywka to jest jakaś tam full conditioner, komplet. Coś takiego. Szampon, sobie zobaczmy na skład. Wygląda on na takiego, jeśli chodzi o moc, to taka średnia moc, średnia w stronę łagodnej. I gdzie jest ta keratyna? No i jest ta, alfa keratin. Ale czy to jest ludzka keratyna, wiecie, to jakby nie jest tutaj napisane. To mnie po prostu martwi. Nie jest napisane made in USA, więc no to by jakby potwierdzało, tak? Bo dlaczego by mieli tutaj oszukiwać, kłamać, że dali ludzką keratynę na stronie, a nie dawać? Tutaj czy też mamy ten oczywiście mamy silikonik, mamy kolejny silikonik, mamy tam nie wiadomo co. Mamy zapach i po zapachu dopiero mamy ten alfa keratin. To nie znaczy, że jest tam go super mało, ale przede wszystkim to jest jednak silikon, a tutaj przede wszystkim są detergenty i ta alfa keratyna też jest po zapachu. Mogę Wam powiedzieć, jak pachną te rzeczy. Wow! To jest dziwne. To jest bardzo, bardzo gęste. Jak zobaczycie sobie, jest to naprawdę... Wow! Aż wyleciało. Taki miód po prostu. Taki aż wręcz miód. Coś w tym stylu. Ja to sobie zaraz wyczyszczę. Więc to ma plus, jeśli chodzi o cenę, a bo właśnie ile to kosztowało, to ja już Wam zaraz powiem, bo to jest niestety najbardziej bolesna część tego unboxingu. Ten szampon 60 ml mikroskopijna coś kosztowało 14 funtów, więc po prostu rest in pieces mój budżet. 14 funtów, tak samo to 60 ml odżywki dla potomności, tak? Sprawdźmy, zobaczmy jak to działa, czy jest jakaś różnica między tym a zwykłą keratynową odżywką. Myślę, że takie porównanie zrobimy i poszukam jakiegoś podobnego. Dalej szukam, wiecie co, duplikatu do odżywki z tego Noudon z Davinesa, bo już do szamponu znalazłam, ale jeszcze do odżywki szukam, tak samo i do tej będę szukała. W ogóle składy tutaj Wam się też pokazują, żebyście sobie mogli spokojnie zobaczyć. Cała to jest, że tak powiem, serenada składowa. Czy jakiś tam będzie efekt spektakularny, to zobaczymy. Konsystencja odżywki... A, czekajcie, bo tu chyba jest... Tak, jest zaklejka aluminiowa. No to jest takie dość wodniste, wysrukło się tak dość szybko. Wiecie, co jest ciekawe? Jest to, że kolor tego produktu jest taki sam jak kolor zakrętki. To nie jest biały, to jest taki kolor... Taki dziwny biały. Trochę biały, a trochę żółty, taki coś w tym stylu. Zobaczmy na dłoniach, jak to się prezentuje. Zapach taki, wiecie, no bardzo jak kosmetyk. Nie ma jakiegoś zapachu, wezmę sobie po prostu na sucho, na włosy dam. O, zobaczcie, jak mi nawet ładnie włosy błyszczą dzisiaj w świetle. A to po czym, to się dowiecie niedługo, bo wcześniej zrobiłam nagrywkę właśnie do tego filmu. To i produkt, i akcesorium to spowodowało. W każdym razie zapach, no typowo taki kosmetyk fryzjerski. Z jakąś taką nieciekawą nutą, a z drugiej strony z ciekawą nutą, bo taką cytrusową, więc szampon o wiele mi ładniej pachnie, bo on pachnie takim jedzeniem słodkim, więc to jest fajny zapach. I kolor, i konsystencja jak miód, więc naprawdę szampon wydaje mi się, że jakby człowiek czuje, że zapłacił za coś porządnego, a tutaj zostawia coś takiego, taką warstewkę na dłoniach, no ale tam jest masa silikonów, więc no nie dziwmy się, że zostawia warstewkę. Przejdźmy może do jakiegoś innego produktu i też kupiłam dwa z jednej firmy, więc to też jest takie warte wspomnienia. Taka super wyhypowana firma The Ordinary. Możecie w ogóle powiedzieć, co sądzicie o tej firmie jako firmie, bo to w ogóle są jakieś tam niesamowite historie, jakieś morderstwa, kryminał i tak dalej z tą firmą. Ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Ewidentnie to się muszę doedukować, ale wiem, że jest straszny hype na to. Po pierwsze, kupiłam 100% olej marula.
No cóż tu dużo mówić, olej marula to olej marula. Zaraz wam powiem, jak to wygląda i ile to kosztowało. Jeśli chodzi o cenę, to kosztowało to 8,25 funta, czyli no to już nie jest jakiś tam straszny hardcore, bo to jest olej i tego naprawdę mało się zużywa, więc tutaj jeszcze rozumiem, że cena jest spoko. Wygląda to no ładnie, jakby kto tam lubi minimalizm w opakowaniach, no to doceni te The Ordinary na pewno. No i o tak, no po prostu olej marula, co tu dużo gadać. A drugie to było droższe, bo kosztowało 15,80 funtów i to jest, wiecie co, jakieś multipeptydowe serum na gęstość włosów, czyli jak ja to po prostu nazywam, wcierka. Tylko pytanie, czy to jest olej, czy jest to nie olej. Też mam tutaj skład, no widzę tutaj dużo nawilżaczy, widzę wysoko kofeinę, więc bardzo fajnie. Faktycznie jakieś tutaj masa peptydów jest, jest jakaś ciekawe, jakieś ciekawe są ekstrakty z jakichś tam kur drzew. No tam przeróżne jakieś tam ekstrakty z kiełków, coś takiego. Apigenin to jest też taki składnik często właśnie w takich właśnie serum w pipetkach na porost. Trochę jakieś tam cynki, jakieś coś, więc no fajnie, fajnie, fajnie. Oczywiście kto tam jest zafiksowany, to fenoksyetanol na przedostatnim miejscu jako konserwant, więc no tak się tam konserwują. Ja nie jestem absolutnie, jeśli chodzi o fenoksyetanol, więc sobie spokojnie będę używać. Wygląda to też no przyjemnie się na to patrzy. Minimalistyczny designik taki oto. Nawet mogę odkręcić, powiedzieć wam jak pachnie. Bardziej czuję, powiem wam szczerze, tą odżywkę, co mam na palcach. Więc chyba tak dość neutralnie, ale to zamierzam oczywiście całe zużyć, 60 ml, na jedno wtarcie używam około 5, więc tam sobie możecie policzyć, że no na miesiąc kuracji. Akurat moje wcierki się skończyły, więc idealnie, wprawdzie sobie Banfi wzięłam, ale no to mogę zawsze odłożyć. Jestem wcierkoholikiem, więc w sumie jeszcze kończę z Nowa Kosmetyka, to takie serum z kreatyną w składzie do skóry głowy. Więc no to sobie będę tak wplatać, ja zazwyczaj tak nową wcierkę jak dostaję, to sobie tak wplatam w tą poprzednią, a później przechodzę na tę nową. No i jeszcze ostatnia, przedostatnia rzecz, to jest właśnie inaczej jak dziadostwo, to tego nie mogę określić, ale po prostu patrzcie, ktoś przyczaił nasze wszczykiwanie i zrobił z tego marketingowy chwyt. Tutaj jest firma, która się nazywa Bleach. Oni całkiem mają ciekawą w ogóle koncepcję marki, takie śmieszne dość opakowania, wiecie, no dość kreatywnie podeszli do sprawy. Problem jest u nich ze składami i to naprawdę miało najlepszy skład, jaki znalazłam. Dam wam tutaj, wydaje mi się, obok, bo po prostu tutaj się trzeba, tu się trzeba do tego składu naprawdę ciężko dostać, bo jest pod spodem, pod etykietką, a to nie jest nigdy łatwe, żeby to oderwać. Ajajaj, czy ja mam naodżywkowane ręce, to w ogóle najgorzej. A zębem nie chcę, bo wiecie co, już szkoda gadać z tymi zębami. Z tego chyba zrobię miniaturę. O matko, a tu jest jeszcze jakieś zaklejałkę. Idź mi z tym. No i dobra, oni tu mówią, że to można użyć że multi-use w różny sposób. Po szamponie na 5-10 minut po prostu jako odżywka. Nie, dziwne. Zostaw na 5-10 minut, spłucz, umyj i znowu, że takie, nie, dziwne. Że albo przed, albo na noc każą to zostawiać, albo razem ze stylizatorami, albo zamiast stylizatora. No i skład jest taki, woda, silikon, polikład, no i dalej jakieś dziwadła, pantenol jest. Na skórę głowy bym tego nie dawała, jeśli mam być szczera całkowicie. Na samym końcu jest dużo aminokwasów, a tak to też no jest taka pech. Odżywka, maska, cokolwiek to jest. Oczywiście jest nawilżający olej kokosowy jako opis produktu. Ogólnie ta firma naprawdę ma dziwne podejście, bo ma jakby ciekawy koncept opakowaniowy, że te opakowania są bardzo ciekawe i intrygujące, ale same produkty mają fatalne składy. I ostatnia rzecz, którą mam, to jest też dziwadło. Oj, nie wiem jak to się czyta. I to są antypuszące się takie bibułki. Od razu zróbmy ich unboxing i testowanie, chociaż ja dzisiaj friza żadnego nie mam, bo się zantyfriziłam wcześniej, ale no czemu by nie. Tutaj w składzie mamy olej kokosowy, masło shea, aromat, tu nie ma, a nie, silikony są jakoś, ale bliżej końca, więc mega jestem ciekawa, co to w ogóle jest za wymysł. Trochę mi się to zgniotło w ogóle w dostawie, szkoda, trochę wygląda jak paczka papierosów, więc tak
Nie wiem, podejrzane. Może, myślę, że tam papierosy by się zmieściły, jak komuś się podoba, to zawsze można sobie wykorzystać. Nie wiem, czy to jest logiczne, ale ile tutaj tego jest? 15 kawałków. Poczekajcie, bo jeszcze wam nie powiedziałam, ile kosztuje ta szczykawa. Szczykawa kosztuje 6,5 funta. A teraz te antyfrizy, w sumie najdroższe, bo 20 funtów aż kosztowały, więc generalnie szkoda kasy. I 15 tych listków tu mamy. Więc dobra, jeden listek już na zmarnowanie weźmy na demonstrację. Jest ich 15, więc to nie wiem, raczej jak lecicie gdzieś czy tam do samolotu czy cokolwiek, chociaż wtedy to ja nie wiem, i tak dla mnie to jest trochę bezsensowne. I wygląda to tak, czyli jak trochę jak taka bibułka matująca, jak się tam wam spoci twarz, to sobie możecie też twarz takim czymś wziąć, tylko tym sobie nie bierzcie, bo wtedy wam się nasilikonuje twarz, to wtedy tego nie chcemy. Wygląda to co najmniej dziwnie. Widzicie, jakby zostają na tym odciski palców. Możecie komuś zebrać, jak potrzebujecie ewentualnie. No i myślę, że w ten sposób się to robi. O! Coś takiego. Nie wiem, jakoś tak to... Pachnie to w ogóle jak jakiś lakier do włosów. Dziwny taki ten smrodek. Nie wiem, czy to coś w ogóle dało, zatłusiło mi to ręce. Włosy jakie były, takie są, więc generalnie szkoda kasy, ale to tak raczej kupiłam w ramach ciekawostki. Będę robić też taki wpis lub film najdziwniejsze produkty do włosów, więc możecie mi też dawać jakieś wasze propozycje. No ale myślę, że tutaj chyba wyczerpałam limity tymi oto okazami, więc już trójeczkę do tego zestawienia mamy. Także dawajcie znać, co was najbardziej ciekawi z tego, co kupiłam, czy coś mieliście oczywiście. I dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!